Witam wszystkich, jestem Mutu. Dzisiaj będzie test pizzy Giuseppe doktora Edkera. Jest to smak szynki i salami. Tutaj pisze ostra, tutaj widzimy trzy papryczki chili, a więc takie jak lubię, czyli dla mnie. I pizzę pieczemy w 220 stopniach przez 13-16 minut, tak średnio. Cena pizzy to teraz w promocji w Kauflandzie 4,50, a więc rewelacja jak dla mnie. Za taką pizzę każdy ją bierze. No i zobaczymy jak smakuje. Nasza pizza jest już gotowa. Wygląda tak. Dużo dodatków. Fajnie przypieczona. Spodu tak. Fajne ma takie kruche ciasto, fajnie się kroi. No i dobra, zobaczymy jak smakuje. Tutaj widzimy salami, szynka tutaj, to zielone to chyba papryczki, czyli te ostre. Tutaj sobie dodałem keczupu i sosu czosnkowego do tego. Tutaj cebulka jeszcze jest, widzimy tutaj. No i dobra, próbujemy. Powiem wam, że dla mnie rewelacja. Chyba najlepsza pizza, jaką dotąd testowałem z pizz mrożonych. Po prostu zarąbista. Ciasto bardzo kruche, taka pikantna, czuć, że te papryczki są tutaj. Pali w podniebienie, w język, fajnie. Ser, o, jeszcze ser się bardzo ładnie ciągnie. I dużo sera tutaj jest, zapomniałem powiedzieć. Ale pizza mrożona za tą cenę to dla mnie rewelacja, na pewno lepszej nie znajdziecie. To wam od razu mówię. Za 4,50 w Kauflandzie jak jest teraz, to tylko brać zapasy, bo po prostu można jeść ma okrągło tą pizzę. No ja sobie popijam Gardenem już kolejne piwo, bo mam kłopoty z żołądkiem. Także ten Garden też jest nawet spoko. Bardziej lubi kolę, ale lekarz nie zabronił mi pić. To nie piję. Ale ta pizza u mnie najlepsza, jaką dotąd testowałem. Śmiało mogę dać 9 na 10 daję jej. Na pewno lepszej mrożonej nie znajdziecie nigdzie. Za tą cenę to po prostu polecam. No to by było na tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i do następnego razu. Trzymajcie się, hej.